Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia. Dziś gościnnie u nas. Dziękuję, że pan znalazł chwilę. Dzień dobry wszystkim. Miło zobaczyć w dobrej formie. Panie prezydencie, to jest taki czas, kiedy my się staramy dowiedzieć od samorządowców, ale nie tylko, od ludzi publicznych, czy mają jakąś szczególną impresję dotyczącą tego, jak wspominają czas sprzed 20 lat, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, a pan samorządowiec musi mieć w tych obszarach swoje refleksje i swoje wspomnienia. Więc zacznę od pytania z ankiety. Gdzie pan był, co pan robił, o czym pan myślał 1 maja 2004 roku, jeśli pan to pamięta oczywiście. Tak, pamiętam. Bardzo się wtedy cieszyłem. Kurczę, no ja miałem lat wtedy. No 20 lat temu, to tak, trudno tak, policzyć. Tak, tak. No. Według mnie 28. No, powiedzmy. Natomiast tak, ja wtedy działałem w organizacjach też młodzieżowych, w Młodych Demokratach. To była młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. No i wszyscy wtedy działaliśmy na rzecz przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy tak profrekwencyjnie pewnie, bo tuż przed referendum, a różnie to wyglądało wtedy. No, takie było, zawsze była ta niepewność, ale efekt jest do tej pory bardzo widoczny. No właśnie, to o tym efekcie w takim razie, bo pan się przygląda Zawierciu od 5 lat na pewno, bardzo, bardzo, bardzo bliska, więc chciałbym pana zapytać, czy pan by się pokusił o takie porównanie tego miasta sprzed i tego miasta spo? Jakie ono było? To znaczy, w Zawierciu żyję, mieszkam, funkcjonuję od zawsze. Od najmłodszych lat obserwuję, co się dzieje i jakie są działania czynione, żeby miasto się rozwijało. Na pewno ten impuls po wejściu do Unii Europejskiej jest dużo większy do tego rozwoju. Miasto zmieniło się niesamowicie. No właśnie, wie pan, jak ktoś tam przyjeżdża rzadko albo na przestrzeni całych lat i nie ma takiego oglądu, to mogą mu poumykać te wszystkie bardzo ważne momenty. Dlatego pana o to pytam. Czy pan to potrafi enumeratywnie opisać przykładami, co wpłynęło na zmianę Zawiercia przez te lata? Ja mam wrażenie, że ta zmiana była na zasadach infrastrukturalnych. Bardziej myślano, i moi poprzednicy, o tym, o inwestycjach drogowych, takich rzeczach, które są namacalne i widoczne. Ale też mam wrażenie, że przez ten czas zaniedbane były działania społeczne. I dopiero takie mam poczucie, że przez ostatnie lata ruszyliśmy z tymi zaniedbanymi miejscami. Bo to się przekłada. Mówi pan o takich dzielnicach, które nie są niechciane, bo tego nie chcemy mówić, ale no każde miasto ma takie dzielnice, trudne, kłopotliwe. Mówi pan o nich, że tak, u nas to był ten moment, w którym warto było się nimi zająć. Obszar Starego Rynku i osiedla TAZ. Dopiero od niedawna coś tam drgnęło, ruszyły termomodernizacje, walczymy ze smogiem. To jest mój podstawowy cel, żeby w Zawierciu powietrze było czyste i normalnie dało się żyć i oddychać. Natomiast no, wszędzie tam są mieszkania, w których mieszkają ubodzy mieszkańcy i no, nie stać ich na wymianę źródła ciepła. Dlatego podeszliśmy do tego kompleksowo w ciągu ostatnich lat i termomodernizujemy kamienice, wymieniamy źródła ciepła na ekologiczne i zaczyna być dopiero teraz to widoczne. Ale po co? Pan uważa, że taki pożytek z bycia w takiej strukturze jak Unia da się ocenić losem człowieka, a nie jakiejś zbiorowości? I ten poszczególny mieszkaniec Zawiercia musi to docenić? Zwykle mieszkańcy nie myślą aż w takiej szerokiej perspektywie, że nie do końca wiedzą, co, czemu i komu zawdzięczają. I to jest chyba naturalne. No, każdy zajmuje się swoim życiem. Natomiast są osoby, które no, muszą myśleć kompleksowo, ponieważ naturalnie dbają o pozostałych mieszkańców. No od tego pana mają. To jest pański mandat. Mam nadzieję, że tak to postrzegają. A przez te 20 lat, gdy pan miał się przyjrzeć inwestycjom, które poczyniono w Zawierciu, czy one były mądre? Czy pańskim zdaniem to był dobry kierunek wydawania tych pieniędzy, ogarniania miasta i zmieniania jego struktury? Większość tych inwestycji to były inwestycje drogowe. Dopiero teraz myślimy trochę inaczej. Chcemy zrewitalizować budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, na co mamy środki. Niestety radni
radnym się to nie podoba, no bo uważają, że to jest element kampanii. A to nie jest element kampanii. Wszystko będzie elementem kampanii. Tak. W kampanii. To nie jest element kampanii, bo to wszystko robimy dla ludzi i to zostanie. Inną sprawą jest przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury, który również radnym się nie podoba, bo jest uważają, że należy to zburzyć i zrobić tam parking. To jest ciekawe, co pan mówi. To jest budynek, który jest dziedzictwem miasta i z tej perspektywy patrząc bardzo ważny. Wielu samorządowców było ocenianych w takiej właśnie perspektywie. Zrobiliście nam nowy skwer, nową fontannę, nowy ryneczek, nowy skatepark, a pan mówi, że to było na drugim planie. Najważniejsze było to, aby po mieście się dobrze jeździło, żeby ono było dobrze skomunikowane. Tak, no to jest owszem bardzo ważna sprawa, dlatego w ostatnich latach tych dróg powstało dosyć dużo, przede wszystkim do strefy gospodarczej. To jest, no, chodzi nam o to, żeby mieszkańcy mieli gdzie pracować. Ta płaca była dobra, bo w Zawierciu zawsze te płace były dużo niższe niż w aglomeracji. Zawsze ciut wyższe bezrobocie. I zawsze ciut wyższe, a natomiast w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że nowe zakłady powstają, duże, nowoczesne. No jest to z perspektywy mojej niesamowite, bo strefa praktycznie już nam się zapełnia, już mamy wszystkie działki sprzedane. No i co dalej? Miasto bez inwestycji umrze. Jak nie ma terenów, to będzie kłopot. Oczywiście nie umrze, bo... No przestanie się rozwijać, tak jest zawsze. No ja wierzę, że nie, ponieważ to jest, rozwój to nie tylko praca, ale też mieszkania. Tych mieszkań będzie powstawało w Zawierciu coraz więcej. Miasto buduje mieszkania komunalne, ale po wielu latach pojawili się też deweloperzy, którzy chcą budować i budują nowe mieszkania. To do tej pory nie było. A pan się zgadza z takim twierdzeniem, że rozwiąż kłopot z mieszkaniami i rozwiążesz wszystkie? Nie zgadzam się, bo uważam, że trzeba podejść kompleksowo. To nie jest tylko jeden element, problem mieszkaniowy. Problem z pracą, problem z edukacją, problem ze zdrowiem. To wszystko musi być bardzo spójne. Mówi pan, że strefa się panu powoli zapełnia. Inwestorzy, nie wiem czy garną, ale no, spoglądają optymistycznie na Zawiercie jako miejsce do lokowania biznesów. Każde miasto potrzebuje symbolu jakiegoś. Toruń ma swoje, nie wiem, pierniki, Kraków ma swojego smoka, Żywiec ma swoje piwo. Symbolem Zawiercia było szkło. I co teraz? Na co pan chciałby postawić? Wokół czego zbudować tożsamość Zawiercia? Symbolem jest nadal szkło, bo to jest nasza historia, tożsamość. Wiele zakładów funkcjonowało w mieście. Nadal żyją pracownicy, którzy pamiętają tamte czasy. To oceniając PRL w różny sposób, ale dla Zawiercia to był czas największego rozwoju. Może niezbyt efektywnego, ale rozwoju. Względny dobrobyt. Tak. W latach 90. większość tych firm niestety upadła. I dlatego tak bardzo mi zależy, żeby powstały nowe. Teraz powstała ogromne przedsiębiorstwo Remental, które zatrudnia około 250 pracowników. Zaraz będzie budowała nowe zakłady, kolejne będzie się rozwijała, to będzie kolejnych 150 przyjętych. Więc tą tożsamość nie chciałbym budować na przedsiębiorstwach, tylko raczej na tej wewnętrznej historii miasta. Przez te 30 lat nikt nie pamiętał o budowniczych Zawiercia. O osobach, które na przykład przed wojną stworzyły te zakłady i odcisnęły duże piętno na życie i na rozwój. Choćby nawet Stanisław Holenderski. Co pan zamierza z tym zrobić? Przypominać te osoby. To jest bardzo ważne. No ale to jest pomnik, izba pamięci, nie wiem co. Nazwa ulicy, co to będzie? To jest funkcjonowanie w codzienności. Że była taka osoba, jaka była, a była bardzo ciekawa osobiście. I takich osób jest mnóstwo w Zawierciu. Nikt o tym nie pamięta. Nikt nie chciał o tym mówić nawet, bo każdy, no ja to rozumiem, pędził ze swoim życiem, za rozwojem swojej rodziny, za zapewnieniem bytu. W
tej chwili już można by powiedzieć, że poziom życia jest w całym kraju trochę przyzwoity. Co widzę, szczególnie współpracując z młodzieżą, z tak zwanym pokoleniem Z, które zupełnie inne ma oczekiwania niż w mileniasi, czy też my, boomerzy. Mówi pan, że izba, że strefa się zapełnia, a ja wracam do tego współczynnika, który może nie jest zawstydzający dla Zawiercia, no ale jest cały czas. Ta średnia bezrobocia w okolicach 6%, znacznie jednak wyższa niż w innych miejscach Śląska. Co to zmieni, wypełnianie się tej strefy i przybywanie miejsc pracy i w jakiej perspektywie? No, przede wszystkim rozwojowe. I też cały czas spada nam liczba mieszkańców. To jest, no, wyrównia się Zawiercie. Tak, miasto no, tracące swoje funkcje. I jesteśmy w tym gronie 129 miast z Polski, które no, mają ten sam problem. A pamiętam pańskiego poprzednika, któremu już to nie jest żaden kłopot, bo tak się dzieje w całej Polsce. I to nie kłopot. No to, że się coś dzieje w całej Polsce, nie znaczy, że nie możemy tego zmieniać w Zawierciu. I działamy, dlatego pozyskaliśmy środki z funduszy norweskich, między innymi na uzbrojenie strefy gospodarczej. Też nasze działania są dostrzegane w, nazwijmy to, w kraju, czyli w tej sferze rządowej i ministerialnej. No, nie jest tak, że Zawiercie, takie mam poczucie, do tej pory nie istniało na mapie Polski. W ostatnim czasie ja mam dużo kontaktów, też rozmawiam na różnych kongresach o tym, co się dzieje w mieście i spotyka się z zainteresowaniem. Dla wszystkich było wielkim zaskoczeniem, że to, że pozyskaliśmy środki na termomodernizację z, na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i chcieliśmy zapewnić wkład własny, a radni się na to nie zgodzili. I 13 kamienic nie było termomodernizowanych, co jest problemem dla tych mieszkańców, którzy tam żyją. Nie tylko dla okolic. A to co mówią radni, którzy nie godzą się na taki, jakby się wydawało oczywisty? Że to jest na przykład zadłużanie miasta. Ja rozumiem, ale te wskaźniki, które są określane przez RIO, no my zachowujemy i to nie jest problem. To jest po prostu takie mam wrażenie, że atakowanie wszelkich inwestycji, które przynoszą coś dobrego, bo to będzie kojarzone ze mną. No, a czysta polityka. No właśnie, a to nie jest dobrze, jak polityka jest w samorządzie. No wszyscy byśmy chcieli, żeby tak nie było, ale to się chyba nie udaje. Mówi pan o tym, że Zawiercie panu się wyludnia, ale ja się przyglądam aktywności w tym waszym obwarzanku. Często tam bywam, Kromołowicko, nie wiem, Skarżyckim. Tam powstaje masa nowych domów i to nie są mieszkańcy Zawiercia. Tak. To są przyjezdni, więc coś ich tam zasysa. No, mamy piękną okolicę. Jurajskie. Zamek, no właśnie. Tu się rozkręca Jura. To jest nadal hasło widniejące na stronie Państwa Urzędu Miejskiego. Tak, tak. A skoro tak, to znaczy stawiacie na turystykę? Nie mogę tak powiedzieć, bo jednak miasto, to oczywiście są hotele, które też staramy się przyciągać i promować Jurę. Natomiast mieszkańcy nie korzystają z tego na co dzień. To jednak mają blisko na tereny leśne. Natomiast miasto jest tak naprawdę przemysłowe. I ostatnio jak dyskutowaliśmy z Komisją Heraldyczną, bo Komisja Heraldyczna stwierdziła, że nasz herb nie spełnia żadnych wymogów. Jest dziwny. No jest trochę taki... Z tym piorunem na tle pasiaka, tak, nie bardzo wiem, co tak, to jest. Heraldycy pewnie wiedzą, co to jest. Jest tak obrazkowo bardzo przedstawione wszystko, co w Zawierciu. Chociaż też interpretacja jest różna. To u nas, to heraldycy stwierdzili, że no jednak my wywodzimy się z przemysłu. Miasto od początku było przemysłowe, więc nie tych elementów jurajskich nie... Nie warto eksponować? Nie, ja uważam, że warto, ale komisja nie heraldyczna herbie. Nie. Trochę szkoda, bo jak powiadam, no, ta aktywność wokół miasta zdaje się sugerować, że to, co się dostrzega w tej okolicy, to jest właśnie okolica, a nie przemysłowe centrum miasta. No, ale to życie toczy się w praca, dom, szkoła, no i trochę rozrywka w okolicy. I rozumiem, że pan nie przewiduje takiej perspektywy, że może nie mieszkańcy Zawiercia, ale wielu z mieszkańców Zawiercia czy tej okolicy będą żyli z turystyki, nie wiem, z agroturystyki, z wynajmu, no nie wiem, czym tam się jeszcze można zająć. No, są osiedla, które są
oddalone od centrów przemysłowych zawierców, więc tak jak Skarżyce właśnie, Żerkowice, Bzów, gdzie też są atrakcje. W Skarżycach jest zamek Bąkowiec, w Bzowie jest Skała Rzędowa. W Żerkowicach okazuje się, że mamy jakiś taki specyficzny mikroklimat, którego nie ma gdzie indziej w okolicy. Powiem panu, znam ludzi, którzy bywają na Jurze właśnie w tej okolicy i mówią, że to jest taka polska Toskania. Byłbym z tego dumny. Ja też się cieszę, że tak mówią. Natomiast mieszkańcy, niewielki odsetek jest, który utrzymuje się z turystyki. Czym pan przyciąga tych ludzi, którzy przyjeżdżają do Zawiercia, żeby tam inwestować? Rozumiem, że pan uzbroił teren, no ale to nie da się nie uzbroić terenu. Z uzbrojeniem terenu to zawsze jest duży problem. No ale to jest warunek absolutnie sine qua non, tu nie ma co dyskutować. Musi być coś jeszcze, czymś tam się przyciąga ludzi. Nie, myślę, że takie środowisko, dobra atmosfera, która jest u nas, w sensie, bo to nie tylko ja, to są wszyscy moi znajomi, gdzieś funkcjonujący w całym kraju, za granicą, którzy no, też mówią o Zawierciu i jak tylko ktoś się nowy pojawia, to ja mam poczucie, że jest dobrze przyjmowany i myśli nad tym, żeby tutaj jednak zostać. Polepsza się panu infrastruktura komunikacyjna w mieście, ale też widać wyraźne zmiany w infrastrukturze poza miastem, mam nadzieję, tej, która dowozi do Zawiercia. Coraz wygodniej tam dojechać. Teraz bardzo prosto, bo kolej do Warszawy to 2 godziny. Nie, to w ogóle sławnie się zrobiliście, bo od was się na lotnisko dojeżdża. Teraz tak, do Pyrzowic też 30 parę minut Zawiercia, więc bardzo prosto, nie musimy dojeżdżać samochodami prywatnymi. To też o tym myślimy, że myślimy o betonozie, żeby likwidować, myślimy o tym, żeby środowisko było czystsze, żeby mniej osób samochodami osobowymi się poruszało i też uruchomiliśmy w Zawierciu bezpłatną komunikację, gdzie każdy może wsiąść w autobus i dojechać gdzie chce za darmo. Z centrum do, wybaczy pan, moich Skarżyc dojadę autobusem za darmo? Tak, ze Skarżyc do centrum. To tego nie wiedziałem, ale to bardzo dobra informacja, rzeczywiście. Panie prezydencie... I buduje się obwodnica. To coś, co było marzeniem mieszkańców od wielu lat, od kilkudziesięciu lat tak naprawdę. I w ostatnim czasie, no, też dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami w rządzie i posłami z rejonu Zagłębiowskiego, udało się dopiąć ten temat. A jak pan tłumaczy innym samorządowcom, że darmowa komunikacja miejska jest po pierwsze do utrzymania, bo ona się nie może opłacać, ale jest do utrzymania i nie ma z tym żadnego kłopotu. Czy to jest kwestia skali? Akurat wasze miasto stać na taki numer, bo tak, to nie jest ogromne. To jest kwestia skali. W mniejszych miastach jest to możliwe. Ja zdaję sobie sprawę, że w aglomeracjach takich jak Kraków, metropolia tutaj, Śląsko-Zagłębiowska, to jest trudne. Natomiast w małych miastach my wiemy, ile nas to kosztuje i ile po prostu trzeba dołożyć, żeby nie było to problemem. I montuje się to panu w budżecie. Tak, jesteśmy, no, sprawdzają to w kilku miastach, czy to jest zasadne. No, wszędzie ludzie, mieszkańcy są zadowoleni i włodarze też. Rozmawiam z ludźmi w różnych miejscach i nie mówię o samorządowcach, tylko o mieszkańcach. I na jedno rzecz zwracają uwagę. Oczywiście wszyscy chcieliby mieć miejsca parkingowe, wszyscy chcieliby mieć wygodne i tanie mieszkania komunalne albo w jakimś innym systemie, ale wszyscy zwracają uwagę na jedno. Rekreacja. Potrzebujemy rekreacji. Nam się żyje już całkiem przyzwoicie, ale chcemy mieć gdzie pójść, gdzie odpocząć, gdzie się spotkać. Jak pan to organizuje w Zawierciu? Myślę, że w ciągu ostatnich lat wydarzeń kulturalnych jest dużo więcej niż wcześniej. Wydarzeń sportowych również. Odkrywamy nowe miejsca rekreacyjne. Samo i też próbujemy naprawiać historycznie, na przykład problemy własnościowe. Okazuje się, że niektóre miejsca, gdzie mieszkańcy byli przekonani, że to są tereny miejskie, są prywatne. Próbujemy w jakiś sposób pozyskać, odzyskać, żeby to było jasne. Takich miejsc w Zawierciu jest coraz więcej. Choćby nawet Stawy Holenderskiego, czy też Bulwary nad Wartą. Zrewitalizowaliśmy parki w sercu miasta. W centrum miasta jest las. I
to jest miejsce, w którym mieszkańcy, i nie tylko mieszkańcy, bo mam informację, że bardzo lubią przyjeżdżać do nas mieszkowianie z sąsiedniego miasta. A propos Warty, kiedy pan zlikwiduje drugą Wartę na Glinianej, która tam czasem się pojawia po dużych ulewach? Powiem tak, jak tylko zmieni się starosta, myślę, że będzie osoba, z którą będzie można było na ten temat rozmawiać, to jest droga powiatowa. To problem własności dróg też jest w Zawierciu trudny. W centrum udało mi się przejąć od starosty kilka kilometrów dróg i to już widać w tym momencie, że te drogi inaczej są zadbane. Problem starostw generalnie powiatów jest taki, że mają mało środków. I my się staramy pomagać jako miasto przy drogach również powiatowych. Natomiast tam no, myślę, że był inny problem, nie tyle, raczej braku chęci zrobienia z tego coś. To się nie zdarza w normalnych okolicznościach, ale wyobraźmy sobie, że pojawia się w Zawierciu ktoś i mówi panu: panie Konarski, jeden problem w pańskim mieście rozwiąże panu od początku do końca. Co by to było? Taki, który panu spędza sens powiek, że jest najważniejszym. Byłem niedawno w Wiśle, burmistrz Wisły mówi: edukacja. Nie mam żadnej wątpliwości, gdyby ktoś mógł pomóc mi w rozwiązaniu tego problemu, będę zobowiązany. Co jest takim kłopotem w Zawierciu? To znaczy, edukacja nie jest problemem, bo mam wspaniałych dyrektorów. Dlatego nie twierdzę, że o edukację chodzi. Pytam o to, co jest takim czymś, co ja panu spędza sens powiek. Stan powietrza. To jest... widzimy zimą to gęste powietrze. To się odbija na zdrowiu młodych mieszkańców, seniorów. Chciałbym zrobić z tym po prostu porządek, żeby w mieście było czyste powietrze i tak naprawdę wtedy dostrzeżono tę dziurę. A to jest funkcja czego? Pieniędzy? Świadomości społecznej? Bo to różnie bywa. Nie wszyscy chcą, chociaż mogą ich i na to stać. Myślę, że świadomość jest coraz większa. I bo cały czas o tym mówimy. W telewizji też jest na bieżąco cały czas informacja, że jest z tym źle. Więc sami mieszkańcy już dostrzegają, czego widzimy, bo w tej kadencji wymieniliśmy 1000 źródeł ciepła na instalację OZE, pompy ciepła i fotowoltaiki. To w skali miasta dużo, mało, średnio? To jest dużo. Dużo, natomiast to jest, są w prywatnych domkach te instalacje. Natomiast ja mam poczucie jako gospodarz, że nadal nie zrobiłem tego w zamieniu komunalnym. I to mnie najbardziej gryzie. I to będzie pański priorytet, gdyby się okazało, że trafi się następna kadencja? Też. W ogóle wszystkim, również zadbanie o mieszkańców prywatnych domów, ale też o tych komunalnych. No, i wspólnoty, i spółdzielnie. Tam też no, ta sytuacja bywa różna. I coś jeszcze? No bo jeżeli się zapowiada, że staramy się o następne 5 lat, no to trzeba mieć tak mocny argument, żeby ktoś zechciał go rozważyć. No ja mam wiele rzeczy niedokończonych, trochę przyblokowanych przez radnych. Najdłuższa kadencja w historii. Dłuższa niż wiele, powinna była być. Tak, ale też najtrudniejsza. Chyba nie było takich problemów jak geopolitycznych. Jak a co, pandemia, czasie. Wojna? Tak. I różne inne też problemy, których no, do tej pory Zawierciu nie było. Mieliśmy na przykład kryzys z jakością wody, to co było dla wszystkich zaskoczeniem. Bo woda w Zawierciu jest bardzo dobra, ale... Jurajską to tak, się kupuje butelka. Tak, ale w jednym momencie był z tym problem, ale poradziliśmy sobie z tym bardzo szybko. I te inwestycje w infrastrukturę, której nie widać, czyli kanalizacja, wodociągi, cały czas u nas idzie do przodu. No, mieszkańcy tego nie dostrzegają, bo oczekują, że to jest naturalne. I to jest naturalne, ale wymaga dużo środków. No, mówi pan co jakiś czas, że z radnymi nie zawsze się układa i że czasem to jest spór, który pan musi przegrać, ale to jest zawsze tak, że mieszkańcy wybierają radnych swojego prezydenta, jeśli go cenią. To jego radnych mu wybiorą. No, zobaczymy, mam nadzieję. Natomiast, bo osoby, które są przy mnie, no, oddają się tej pracy społecznej.
to widać i to nie jest tak, że pojawiają się przed wyborami tylko po to, żeby zdobyć mandat, tylko działają przez cały czas. Całego sezonu. I to jest trudne, bo tych problemów mieszkańców jest mnóstwo. Każdy ma swój indywidualny jakiś, z nim przychodzi. I jest to trochę obciążające. Czyli chciał pan widzieć to swoje zawiercie po 5 latach z czystszym powietrzem i z czym jeszcze? I pełne młodzieży. No to będzie problem, bo młodzież będzie mieć powód, żeby tam mieszkać, żeby tam być, żeby stamtąd nie wyjechać. Mam nadzieję, że będzie praca, będą nowe mieszkania, będzie dobra atmosfera kulturalna. No, młodzież przyjeżdża z innych miast do nas na jakieś spotkania, imprezy kulturalne, to już widzimy. I są zadowoleni i tak jak słyszę, to też upominają swoich włodarzy w tym temacie, że może warto by zrobić tak, jak zrobić. Czyli zawiercie jest, bywa przykładem. No to też sukces chyba samorządowca, jeżeli może powiedzieć coś takiego szczerze o swoim mieście. No, zawdzięczam to współpracownikom, którzy mają pomysł i go potrafią zrealizować. Do tej pory to podejście było trochę inne. Raczej myślano o swoim interesie niż o wszystkich mieszkańcach. I to jest dobra puenta. Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, panie prezydencie, i za rozmowę. Dziękuję bardzo.